Sławek, za nami kolejne zwycięstwo, trzecie zwycięstwo z rzędu w Ekstraklasie, drugie zwycięstwo z rzędu w meczu wyjazdowym. Co dzisiaj było kluczem do tego, że udało się zgarnąć trzy punkty na bardzo trudnym terenie? Myślę, że przede wszystkim serducho. Dużo serca zostawiliśmy na boisku, tak samo w meczu my się z Lublinem. Są takie spotkania, gdzie tak naprawdę te wartości ewolucjonalne troszeczkę są górą od takiej może umiejętności, jakiejś tam taktyki i tak dalej. Więc cieszymy się, że widać było każdego z nas determinację ogromną. Wiadomo, też dochodzi do tego zmęczenie, bo też zagraliśmy sporo meczów w ostatnim czasie, więc cieszymy się, że trzy punkty zostają. Właśnie Sławek, patrząc na to, jak dzisiaj ten mecz wygląda, mam wrażenie, że Jagiellonia zagrała się przede wszystkim bardzo mądrze taktycznie, zamykała wiele stref, nie pozwalała Piastowi, a Piast najgroźniejszą sytuację stworzył po błędzie Adriana Digeza, tak więc nie był w stanie dzisiaj wykreować nic, ponieważ te przestrzenie były pozamykane. Czy zgadzasz się z tą opinią? Tak, to prawda. W pierwszej połowie kompletnie kontrolowaliśmy przebieg spotkania. Tak jak wspomniałeś, oprócz tego błędu, wiadomo, błędy się zdarzają. Piast żadnej sytuacji sobie nie stworzył podbramkowej. W drugiej połowie troszeczkę oddaliśmy inicjatywę dzisiejszemu przeciwnikowi, ale no, tak jak wspomniałeś, pomimo tego, że Piast się utrzymywał przy piłce, próbował sobie kreować sytuację, to praktycznie no, chyba tylko jeden strzał miałem, co zbiłem narożny, a tak naprawdę więcej sytuacji Piast dziś nie wykreował, więc dobrze zagraliśmy taktycznie, fajnie to wyglądało w obronie przede wszystkim. No i tego rezultat to czyste konto. Kończy się piłkarski wrzesień, który ogólnie Jagiellonia będzie wspominać dobrze, może poza tym jednym meczem w Poznaniu, ale na 5 możliwych meczów, 4 zwycięstwa, 12 zdobytych punktów, 21 oczek, pozycja wicelidera w tym momencie, więc no, można powiedzieć, lepiej być chyba w tym momencie nie może. No, myślę, że tak. Fajny ten okres za nami. Drugie czyste konto z rzędu. 4 mecze, tak jak wspomniałeś, wygrane z 5. Super, cieszymy się. Musimy to podtrzymać. Teraz ciężki okres też przed nami. Jeszcze 2 ważne mecze do przerwy na reprezentację i będziemy walczyć o 3 punkty w każdym z tych meczów. To jeszcze właśnie zapytam Cię o te 3 ostatnie mecze. Zagraliście na przestrzeni tygodnia. Zdobyliście 9 punktów. Na ile te doświadczenia wyniesione z tych spotkań pucharowych, z tego no, maratonu lipcowo-sierpniowego okazały się dla Was istotne w kontekście tego, co się działo w ostatnim tygodniu? Bez wątpienia te spotkania, ilość spotkań, które rozegraliśmy, też wpłynęły na to, jak teraz gramy, jak może próbujemy jakieś nowych rozwiązać, szukać w spotkaniach. Więc też osobiście dla mnie to jest ogromne doświadczenie, bo ileś już tych meczów zagrałem i z każdych z tych meczów wyciągam jak najwięcej. Wiadomo, jestem młody i dużo jeszcze przede mną pracy, więc cieszę się, bo każde dla mnie spotkanie jest na wagę złota i robię wszystko, aby się jak najlepiej rozwijać.